17 listopada wspominamy świętego Jordana Ansalon, męczennika. Jordan urodził się 1 listopada 1598 roku na Sycylii. Na chrzcie otrzymał imię Jacek. Jego rodzice tak chcieli uczcić świętego Jacka Odrowąża z Krakowa, który był kanonizowany 4 lata wcześniej. Jego rodzice zmarli dość wcześnie. Jacek uczył się w szkole przy klasztorze ojców dominikanów w rodzinnej miejscowości. Zapragnął zostać członkiem zakonu dominikańskiego. Formację zakonną kontynuował w klasztorach w Agrigento i w Salamance. W zakonie ojców dominikanów przyjął imię Jordan. W tym czasie rozpoznał w sobie powołanie misyjne. Po odpowiednim przygotowaniu wyruszył w kierunku Azji. Jednak na pewien czas zatrzymał się w Meksyku. Będąc tam, dużo czasu poświęcił modlitwie i nauce. Gdy dotarł do Manili, stolicy Filipin, posłano go do pracy wśród chorych w szpitalu. W 1632 roku wraz z ojcem Tomaszem, również dominikaninem, udał się do Nagasaki. Ojciec Tomasz pracował w mieście, a ojciec Jordan odwiedzał chrześcijan w okolicznych wioskach. Katechizował, sprawował sakramenty święte, odwiedzał chorych. Niektórzy chrześcijanie spowiadali się po 20 latach, gdyż tak długo nie było u nich kapłana. Trudy podróży, różne niedostatki, wyczerpanie wywołały u niego chorobę i tak wielkie osłabienie, że zmuszony został do powrotu do Nagasaki. Prosił o uzdrowienie przez wstawiennictwo Matki Bożej, którą bardzo kochał, ale tylko w tym celu, by mógł ponieść śmierć męczeńską. W ciągu 5 dni Jordan został uzdrowiony i rozpoczęła się jego droga męczeństwa. Razem z ojcem Tomaszem opuścili miasto i zamieszkali w grocie skalnej, by tam przygotować się na męczeństwo. Aresztowano ich w święto świętego Dominika 4 sierpnia 1634 roku. Zakutych w kajdany wleczono ich ulicami Nagasaki. W czasie przesłuchań obiecywano im uwolnienie, jeżeli wyrzekną się wiary w Pana Boga. Nie przyjmowali takiej propozycji. Usiłowano też ich zmusić do wyrzeczenia się wiary w Boga okrutnymi i wyrafinowanymi torturami, lecz nie ugięli się. W sobotę 11 listopada 1634 roku wyprowadzono z więzienia 69 chrześcijan. Na szyi mieli tabliczki z wypisanym wyrokiem, głoszenie i nauczanie wiary chrześcijańskiej w Japonii. Gdy ojciec Jordan przyszedł na miejsce kaźni, ucałował ziemię zroszoną krwią chrześcijan, którzy wcześniej oddali życie za wiarę w Pana Jezusa. Ostatkiem sił pożegnał będących tam chrześcijan i odmówił akt wiary. Powieszono go na niskiej szubienicy głową w dół nad dołem z nieczystościami. Jego agonia trwała 7 dni. Zmarł 17 listopada 1634 roku. Miał 36 lat. Beatyfikowany był 18 lutego 1981 roku, a kanonizowany 18 października 1987 roku przez świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie świętego męczennika Jordana, dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twoich męczenników umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,